225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja na placu przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Mosinie zebrały się delegacje władz samorządowych gminy Mosina, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji służb mundurowych, oświaty, sołtys Mosiny z partnerskiej gminy Witnica oraz mieszkańcy. Zgromadzenie patriotyczne uświetnił występ Adeli Witkowskiej, uczennicy ze szkoły w Daszewicach. Głos zabrał też burmistrz gminy Jerzy Ryś. Pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Następnie goście w asyście motocyklistów Mosińskiego Towarzystwa Motocyklowego przeszli ulicami miasta do kościoła parafialnego, gdzie odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny.